Święty Wincenty a Paulo urodził się w wiosce Puy w południowej Francji dnia 24 kwietnia 1581 roku jako trzecie z pięciorga dzieci. Dorastał w biednej, wiejskiej rodzinie. Do 12 roku życia Wincenty pomagał w domu i gospodarstwie, zajmował się wypasem owiec. Następnie ojciec oddał go do szkoły i internatu franciszkanów. Na opłacanie szkoły święty zarabiał udzielaniem korepetycji zamożniejszym kolegom, lecz mniej uzdolnionym albo leniwym. Po ukończeniu szkoły wstąpił do seminarium duchownego, gdzie w wieku 15 lat odebrał święcenia niższe. Wtedy udał się do Hiszpanii, podejmując studia na Uniwersytecie w Saragossie. Potem udał się na Uniwersytet w Tuluzie. W wieku zaledwie 17 lat biskup udzielił mu święceń subdiakonatu i diakonatu, a dwa lata później także święceń kapłańskich. Wydawałoby się, że przed świętym otwiera się droga do kariery. Po drodze zgłębiał również wiedzę na Uniwersytecie w Rzymie i Paryżu, zdobywając licencjat z prawa kanonicznego. Plany Boże okazały się wobec Wincentego nieco inne. Kiedy udał się Morzem Śródziemnym z Marsylii do Narbon, został wraz z załogą i pasażerami napadnięty przez tureckich piratów i przewieziony do Tunisu jako niewolnik. W ciągu 2 lat niewoli miał kolejno 4 panów. Ostatnim z nich był renegat z Nicei Sabauckiej. Młody kapłan zdołał go jednak nawrócić. Obaj szczęśliwie uciekli do Europy. Właściciel Wincentego znalazł w Rzymie przytułek. Wincenty przez ten rok nawiedzał w Rzymie miejsca święte i dalej się kształcił. Papież Paweł V wysłał Wincentego do Francji w nieznanej bliżej misji na dwór Henryka IV. Pozyskał sobie zaufanie królowej, Katarzyny de Medicis, która obrała go sobie za kapelana, mianowała go swoim jałmużnikiem i powierzyła mu opiekę nad Szpitalem Miłosierdzia. Wincenty przeżył ogromny kryzys religijny. Był skoncentrowany wyłącznie na tym, co może osiągnąć jedynie własnymi siłami. Zmianę w jego sposobie myślenia przyniosły dopiero lata 1608-1620. Poznał wówczas w Paryżu wielu wyjątkowych ludzi, m.in. księdza Piera de Berulla, który zgromadził wokół siebie kapłanów, ukazując im wielkość i znaczenie posługi kapłańskiej. Wincenty niemało zawdzięczał też świętemu Franciszkowi Salezemu i świętej Franciszce de Chantal. Przez pewien czas głosił Chrystusa galernikom, więźniom, którzy pracowali jako wioślarze. Zaczął dostrzegać ludzką nędzę, materialną i moralną. Prawdopodobnie duże znaczenie w życiu Wincentego odgrało zdarzenie, jakie miało miejsce 25 stycznia 1617 roku w Folleville. Wincenty głosił wówczas rekolekcje. Wezwano go do chorego, cieszącego się opinią porządnego i szanowanego człowieka. Na łożu śmierci wyznał mu on, że jego życie całkowicie rozminęło się z prawdą, że ciągle udawał kogoś innego niż był w rzeczywistości. W liturgii tego dnia przypadała uroczystość nawrócenia świętego Pawła. Dla Wincentego był to wstrząs. Zrozumiał, że Bóg pozwala się dotknąć ubogich, w nich potwierdza swoją obecność. Odtąd Wincenty zaczął gorliwie służyć ubogim i pokrzywdzonym. Złożył Bogu ślub poświęcenia się ubogim. Głosił im Chrystusa i prawdę odnalezioną w Ewangelii. Zgromadził wokół siebie kilku kapłanów, którzy w sposób bardzo prosty i dostępny głosili ubogim Słowo Boże. W ten sposób w 1625 roku powstało Zgromadzenie Księży Misjonarzy, Lazarystów. Wincenty założył również Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia, które w sposób systematyczny i instytucjonalny zajęły się biednymi, porzuconymi dziećmi, żebrakami i kalekami. Spotkanie ze świętą Ludwiką zaowocowało powstaniem Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, zwanych Szarytkami. Wincenty zmarł w 1660 roku w wieku 79 lat. Jego misjonarze pracowali wtedy już w większości krajów europejskich, dotarli również do krajów misyjnych w Afryce Północnej. W 1651 roku przybyli również do Polski. W roku 1729 papież Benedykt XIII wyniósł Wincentego do chwały błogosławionych, a papież Klemens XII kanonizował go w roku 1737. W 1885 roku Leon XIII uznał go za patrona wszystkich dzieł miłosierdzia w kościele. Jest także patronem Zgromadzenia Lazarystów, założonego przez Wincentego Zgromadzenia Księży Misjonarzy,
szarytek, kleru, organizacji charytatywnych, podrzutków, szpitali i więźniów. Módlmy się. Boże, Ty dla zbawienia ubogich i wychowania duchowieństwa obdarzyłeś świętego Wincentego, kapłana, apostolską mocą. Spraw, abyśmy ożywieni tą samą gorliwością miłowali cierpiących braci i spieszyli im z pomocą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe exaudimus, Kyrie eleison.